STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Nazywam się Jan Żurek, jestem w Górniku od 1971 roku. Obecnie jestem koordynatorem do spraw młodzieży. Mój idealny górnik, no oczywiście jest to, powiem szczerze, fajna zabawa, ale bardzo arcytrudna rzecz, bo ciężko wybrać się między tyloma wspaniałymi piłkarzami, których miałem okazję oglądać, których miałem okazję podziwiać. I miałem okazję też niektórych z tych zawodników trenować. Najlepsza technika. No wybrałem tutaj Andrzeja Iwana i Dźwigałę. I mimo wszystko postawiłem na Andrzeja Iwana, bo był to nietuzinkowy też technik. Zresztą ich nie brakowało. To trudny wybór jest szalenie. Instynkt strzelecki, Szarmach z Gutczyński. No, to ten instynkt, to też każdy ma trochę inne preferencje, ale mimo wszystko ten Andrzej Szarmach miał ten instynkt strzelecki i potrafił i nogę włożyć, i głowę, więc wybieram Andrzeja Szarmacha. Najlepsza prawa noga, probierz Banaś. No tutaj Banaś bezwzględnie, chociaż Michał też bardzo pracował na swoją tutaj pozycję. Najlepsza lewa noga. No ja widziałem Romka Lentnera też, ale już był u schyłku swojej kariery, ale ci chłopcy jak Kurzawa i Kosowski, obydwoje mieli bardzo dobrą lewą nogę i tutaj postawiłbym na Kurzawę. Najlepsza gra głową, Wiśniewski, Gorgoń, Szarmach, stawiam na Jurka Gorgonia, nie tylko z pozycji tego wzrostu, ale też świetnie naprawdę grał głową. Najlepszy w grze 1-1. Lubański, bezwzględnie i Kuźba. No. Lubański był chyba z przekroju największym talentem i gdyby nie ta kontuzja, to na pewno by zrobił międzynarodową, może nawet światową karierę i to wspaniały zawodnik. On nie tylko w grze 1-1, ale to w wielu tych kategoriach on by się tutaj powinien wygrywać. Najszybszy na kulma Lubański, bo to też, proszę bardzo. Lubański. Największa inteligencja w grze Szałtysik, Kąpała. Akurat to takie zderzenie też z zawodnikiem, który... No tu Zyga Szałtysik. Przeinteligentny zawodnik i też bardzo sympatyczny człowiek. Najbardziej wytrzymały Matysik Żurkowski. I to jest ciężko, bo to jeden jest zaczyna karierę, drugi już tą karierę zakończył i Żurkowski musi pracować na to, żeby być tutaj taki jak Matysik, żeby zdobyć sobie taką pozycję. Ale życzę mu tego. Najlepsze ostatnie podanie, Kurzawa, Szołtysik. I tu też Kurzy zrobił olbrzymie postępy. Jest tutaj gdzieś ciągle też w rankingu. To jest piękna rzecz, ale Szołtysik, Zyga, najlepsze podanie. Chociaż ja mówię, podkreślam, to było ich tu bardzo dużo tych wspaniałych pomocników czy zawodników, którzy dają ostatnie podanie. Najlepsze stałe fragmenty gry, Kurzawa, Dźwigała. Bardzo ciężki wybór, ale w końcu dam Kurzawę jako tego, który naprawdę ma wspaniale ułożoną tą swoją lewą nogę. Najchłodniejsza głowa, Urban Komornicki, Jasiu Urban. Urban. Najlepszy na treningach. Powiem tak, że o Sobolewskim wszyscy mogą powiedzieć wielkie superlatywy, ale on był takim, mimo doświadczenia, mimo zaawansowanego wieku, bo przecież kończył karierę u nas 38 lat, prawda? On był przykładem na zajęciach treningowych. To było coś niebywałego. Ale mam tu Janotę, bo jest to chłopak, który ci, którzy wiedzą na treningach, jak go obserwowali, on potrafi wszystko zrobić, ale nie potrafi tego wykorzystać na meczu. Zdecydowanie Sobolewski. Najlepsze dalekie podanie, Jegor Deja Hajto. No, Tomek Hajto. To też przez pryzmat tego, że miałem okazję przyjechać, być na takim stażu w Schalke, jak widziałem, jak on krosy dawał 60-metrowe, to w Bundeslidze był naprawdę autentyczną gwiazdą. U nas zresztą też to potrafił zrobić, ale nie tak jak już potem. Największy twardziel i wojownik, probierz Sobolewski. Tu dałbym
Michała, naprawdę, to był taki walczak, który, pamiętam taki mecz, że graliśmy na UKS-ie, UKS był upiczonym świeżo mistrzem i on miał dziurę w kolanie, autentyczne dziurę, lała mu się krew, zmiana tego, nie, mało tego, był karny, on podszedł do karnego i szczelił tego karnego, no twardziel. Najlepsze uderzenie z dystansu, to jest trudny wybór, ale Deja utkwił mi w pamięci, najbardziej wszechstronny Iwan Andrzej. Najbardziej niedoceniany, ja wiem, Kurzawa Deja. Myślę, że przed Kurzawą jeszcze jest wielka kariera, a Deja też był taki niespełniony. Dałbym Alojza. Najlepsza w grze obronnej Stasio Ślizmo. No, inteligencja, ustawienie, no, wielki talent, no, wspaniały piłkarz, naprawdę. I tutaj w grze obronnej no, nie mam innego jak Stasia. A było też sporo wspaniałych ludzi. Najlepszy między słupkami Kostka i Loska. Dałem Loskę, specjalnie dałem Loskę, że to jest zderzenie takich dwóch światów. Legendarnego Kostkę i chłopaka, który ma szansę być takim naprawdę wielkim bramkarzem. On świetnie broni, podczas meczu jest potrzebny drużynie. To jest bardzo ważne, że to jest część zespołu i on pomaga drużynie broniąc niekiedy w takich ciężkich sytuacjach, to właśnie wtedy poznaje się klasę bramkarza. Robił to też wielokrotnie Kostka i to on jest tutaj zwycięzcą. Najlepszy Lubański. Dziękuję ślicznie. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.